poseł Lewicy żałuje, że nie ma prawa eutanazji dla chorych dzieci, a inny poseł Platformy Obywatelskiej promuje prawo do zabijania poczętych dzieci, a płód ludzki nazywa, tutaj cytat, zbiorem komórek, który, tutaj znowu cytat, nie jest człowiekiem. Ten sam poseł zaleca dziennikarzowi kupienie maści na ból, i tu posłużę się może delikatniejszym nieco opisem, na ból pośladków, niż tam można było zobaczyć, co dzieje się z polską elitą, co dzieje się z polskimi parlamentarzystami. O tym będę rozmawiał z nestorem polskiego parlamentaryzmu, byłym posłem i europosłem Marcinem Libickim, którego witam bardzo serdecznie przy naszym telefonie. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, miło mi bardzo rozmawiać. Zacznijmy może od pani poseł z Lewicy, która z dumą przyklejonym na piersi znaczkiem WOŚP-u występowała w programie TVP i wyrażała żal, że nie ma eutanazji wobec chorych dzieci, a dokładnie tych narodzonych z wadami letalnymi. A z drugiej strony pamiętamy, kiedy orkiestra przecież zbierała pieniądze na ratowanie wcześniaków. Pan poseł już widział niejedno w polskim parlamentaryzmie i zachowania, i wypowiedzi, jak przyjął tę wypowiedź, jak ją rozumieć. Nie, no panie redaktorze, tutaj czy są zmiany na gorsze w polskim parlamentaryzmie? No trudno mi powiedzieć, bo to są dwa aspekty. Jeden to styl. I ten styl jest na pewno w stosunku do pierwszych lat sejmowych, lat 90., to na pewno dziś jest gorszy. Używanie słów w oczywisty sposób wulgarnych to jednak nie istniało w Sejmie tych pierwszych kadencji, jak mówię, lat 90. Oczywiście byli zawsze harcownicy. Był powiedzmy, Niesiołowski, który był typowym harcownikiem, ale to nie było... Przypomnijmy, z tytułem profesora. Z tytułem profesora, ale wie pan, ale Niesiołowskiego bardzo cenię, to był człowiek pozytywny, rzetelny, uczciwy i miał taki styl, że czasami coś tam przeciwnikom powiedział. Wie pan, ale używanie słów na cztery litery, obrażanie wszystkich, to nie wchodziło w rachubę. Teraz drugi aspekt tego, co lansują posłowie. No niestety ten problem sporu o życie nienarodzonych, no to zaczął się już od początku lat 90., kiedy myśmy przeprowadzili, to był wtedy inicjatywa Marka Jurka, ZHN-u i tak dalej, ochronę życia, z tymi wyjątkami, które wszyscy znamy. Natomiast wie pan, pomysły z eutanazją, to jest oczywiście następny krok, dlatego że wtedy nikt, nie pamiętam jeszcze, jak Adam Michnik powiedział, no tak, oczywiście 10 przykazań nas obowiązuje. No jest, proszę pana, 10 przykazań nie zabijaj, to wyklucza eutanazję, prawda? Więc wie pan, to, żeby dzisiaj ktoś namawiał do eutanazji, tak jak ta pani poseł, której może rzeczywiście nie warto nazwiska w ogóle wymieniać i robić jej pośrednio reklamy, tak, która wzywa do eutanazji chorej dzieci, jest nie do przyjęcia i to jest rzeczywiście bardzo daleko posunięte. Czemu? Otóż po pierwsze, wie pan, ich argumentacja, że to dziecko cierpi. No trzeba powiedzieć jedno. Dzisiaj są takie środki przeciwbólowe, że o cierpieniach fizycznych właściwie prawie nie ma mowy w tych skrajnych wypadkach, gdzie można te silne środki zastosować. I druga argumentacja, prawda, że to dziecko i tak nie będzie żyło i tak dalej. Dobrze, to już zostawmy pewnemu porządkowi naturalnemu. No wie pan, no zabijanie dzieci dlatego, że nie rokują nadziei dzieci narodzonych w dodatku, to o czym mówimy teraz. No wie pan, to jest rzecz straszna i tego rzeczywiście dawniej nie było. Teraz o pośle Platformy Obywatelskiej tutaj z Poznania, który z kolei rozkleja plakaty po mieście i promuje prawo do zabijania poczętych dzieci, a płód ludzki nazywa zbiorem komórek, który nie jest człowiekiem, tak jakby nie czytał żadnej medycznej książki. Próbuje dokonać też jakiejś takiej ekwilibrystyki słownej, porównując aborcję do robienia jajecznicy. To nie wiem, czy pan poseł miał okazję nawet na to natrafić. Ten sam poseł też zalecał dziennikarzowi kupienie maści na ból pośladków. Tak może to nazwie, żeby nie używać określenia brukowego. Ale on użył, zdaje się, tego innego słowa na pośladki. Tak. No, on tam napisał dokładnie tak, potwierdzam, ale widzę, że jednak jedna tubka to za mało. Czy cysterna takiej maści starczy, by umieścić pański ból, uśmierzyć pański ból? Tak pisał do tego dziennikarza. Jak pan to czuje? Może zrobimy zrzutkę i tak dalej. No, takie trochę zachowanie albo małego chłopca z piaskownicy, albo żula. Nie wiem, co gorsze. To drugie, żula. Bo wie pan, mówienie, że dziecko nienarodzone to jest zbiór komórek, no to zresztą już pan redaktor sam powiedział, no to jest rzecz, która po prostu przeczy wszystkim ustaleniom medycznym i prawnym. Bo przecież u nas ochrona dziecka jest od poczęcia i to według prawa, i to nie tylko jak chodzi o ten ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale przecież to już to było, kiedy Rzepliński i Zoll wtedy, prawda, w Trybunale Konstytucyjnym ustalali, że życie, potwierdzili, że życie
zaczyna się z punktu widzenia prawnego od poczęcia, więc wie pan, ktoś to nazywa to zbiorem komórek, to jest dzikusem ostatniego gatunku. I dobrze, że nie wymieniamy ich nazwisk, wie pan. I wie pan, co jest co charakterystyczne, że ten sam poseł, jak pan mówił, używa słów nieprzyzwoitych. Czyli to jest ciekawe połączenie, że przez przekraczanie pewnych granic obyczajowych powoduje też przekraczanie granic faktycznej krzywdy tych nienarodzonych i faktycznej zbrodni. Wie pan, to jest tak, jak te kobiety na tych demonstracjach najpierw krzyczały wyp i tak, tak dalej, albo dodej i tak dalej, tak, a potem smarowały drzwi kościołów i wchodziły i przerywały msze, prawda? Tak. Więc wie pan, potem się okazuje, że niestety, to jest zupełnie oczywiste, że jak się przekracza pewne granice słowne, to się przekracza potem granice czynów, bo słowo też jest czynem. I przekracza się te granice czynów i dlatego ten poseł, który z jednej strony używa słowa na cztery litery, a z drugiej strony jednocześnie, prawda, nazywa to zbiorem komórek. No, być może to jest tak, że to się ma znakomicie wpisywać w zmianę tożsamości, nazwijmy to Platformy Obywatelskiej, czego przykładem może być też inny wpis kolei dziennikarza Rzeczpospolitej Michała Szłudzińskiego, który tak to opisuje. Nic tak nie pokazuje drogi, jaką w ostatnich latach przeszła Platforma, jak fakt, że teraz poseł wybrany z tej listy, tu chodziło o tego samego posła, o którym rozmawiamy, podaje dalej tweety tygodni nie. Tak. No, wie pan, oczywiście za moich czasów o tym, żeby ktoś w ogóle się przyznał, że czyta nie w Sejmie, to było wyjątkowe. Czasami zdarzało się, nie pamiętam, któryś poseł z SLD, czy tam z Lewicy, demonstracyjnie pokazywał, że ma nie, ale mu zaraz koledzy z Lewicy mówili, żeby schował i nie robił takich demonstracji. Sobie nie przenosi. A dzisiaj posłowie z Platformy się chwalą, że czytają nie. No wie pan, to jest właśnie niestety to przekraczanie kolejnych granic. I jeżeli wrócimy do pierwszego pytania, co się stało z Sejmem, to w tych sprawach stało się niedobrze. A jeszcze jedno pytanie. Otóż radni Poznania tutaj z Platformy Obywatelskiej no, nie chcieli nie dalej jak wczoraj przyjąć wspólnego stanowiska, które by potępiało akty wandalizmu w mieście. Nawet zostało wykreślone z tego oświadczenia słowa odnoszące się wprost do strajku kobiet. No i chodziło generalnie o zasadę, że po prostu nie niszczymy swojego miasta. Radni Platformy Obywatelskiej postanowili tego stanowiska nie przyjmować, no bo to oczywiście propozycja była Prawa i Sprawiedliwości, więc... No i pytanie to jest moje jest inne. Czy to nie jest cicha zgoda jednak na niszczenie miasta przez protestujących wszelkiej marki, wszelkiej maści? Proszę pana, ja bym powiedział tak. Oczywiście, że jest zgoda. Ja sobie przypomnę, wie pan, to jest troszeczkę inna dziedzina, ale jak autorytety jakieś, jak te dzisiejsze tak zwane autorytety, mówiły, że malowanie tych z graffiti na murach to jest przejaw spontanicznej kultury i spontanicznej tej. I potem byle żul wychodzi i maluje cokolwiek na świeżo odnowionej kamienicy. Ja to obserwuję w mieście, przecież w bardzo wielu miejscach. Więc wie pan, to jest tak, że jeżeli się zaczyna mówić, że człowiek może się uzewnętrzniać jak chce, że może, że to jest jego dojrzałość, że to on pogłębia swoje instynkty, no to potem, wie pan, no, zrywanie ze wszystkimi domylnymi obyczajami właśnie prowadzi. I oczywiście ma pan redaktor rację, że to jest niszczenie miasta i ta zaciętość, wie pan, Platformy, że oni nie poprą tego, chociaż uważają, że to jest racja tylko dlatego, że to jest inicjatywa PiS, no to wie pan, to jest właśnie oddaje niestety dzisiejszy stan wie pan, wytarte słowo, debaty publicznej, prawda? I chociaż odnosiliśmy się i rozmawialiśmy o tweetach, o wpisach w internecie i tak dalej, to ja chciałbym jeszcze na koniec nawiązać, bo krąży taka legenda po Poznaniu o pana prywatnej bibliotece w domu. Czy to prawda, że znajduje się w niej 15 tysięcy książek? Panie redaktorze, tak, to prawda, znajduje się w niej 15 tysięcy książek. Ja muszę to powiedzieć, ile pan przeczytał już, panie pośle? Nie, no nie, one, wie pan, one są dla mnie niezwykle użyteczne, bo wyszła przed rokiem moja książka Europa Najpiękniejsza Opowieść, 1400 stron i proszę pana, nie wyszedłem z domu po żadną książkę, dlatego że wszystkie miałem w domu, które mi pomogły ją napisać. A bibliografia, która jest na końcu tej książki, zawiera 1800 pozycji, więc wie pan, to dzięki temu, że właśnie od 50, czy 60, czy 70 lat stale kupuję książki. Stale.
Gratuluję panu i trochę zazdroszczę, ale też przy okazji, aż wstyd się przyznać, będę musiał sięgnąć, bo jeszcze nie udało mi się do tej pozycji ostatniej pana sięgnąć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie Pozdrawiam, redaktorze. Dobrego wieczoru. Do widzenia państwu. Dużo zdrowia. Nestor polskiego parlamentaryzmu, były poseł i europoseł Marcin Libicki był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznaniem.